Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, co najczęściej psuje się w rowerach. Często wielu widzów zadaje mi najczęściej właśnie to pytanie: co najczęściej psuje się w rowerach? No, wszystko zależy od tego, kto ma jaki rower, w jaki sposób go eksploatuje oraz z jakim przebiegiem już ma rower i czy cokolwiek w nim już było wymieniane wcześniej, od nowości. Ja wam zawsze pokazuję takie tanie rowery, proste rowery. Często wam pokazuję rowery, które są, jak to się mówi, uratowane od złomowania. Naprawiam czasami rowery kupione za 50 zł i przywracam ich dawny, jak to się mówi, blask. Staram się je naprawić w taki sposób, żeby było zawsze najtańszym kosztem naprawione. I jeszcze ktoś przez kilka lat kolejnych się nim cieszył i jeździł bez awaryjnie. Dla osób, które chcą kupić nowy rower, a nie wiedzą, czy naprawdę ta przygoda z rowerami im się spodoba, bo załóżmy, jeżdżą na co dzień tylko samochodem, to polecam na dobry początek kupić rower taki jakiś tani, za 200-parę złotych, albo po prostu jak to się mówi, wyciągnąć jakiś swój stary rower z piwnicy, e, napompować, e, wyregulować to, co jest do wyregulowania, naprawić to, co jest do naprawienia i jeden sezon po prostu przelatać na jakimś tanim, starym rowerze. Jeżeli Wam się ta przygoda spodoba, no to możecie sobie kupić jakiś za kilka tysięcy albo kilkanaście nawet tysięcy, ale na pewno nie polecam komuś, kto nie wie, że naprawdę ta jazda na rowerze go wciągnie i będzie co dzień tam śmigał po 30 albo i więcej kilometrów. To warto zacząć tą przygodę od jakiegoś taniego roweru. Jak Wam się nie spodoba, jak będzie to można powiedzieć dla wielu osób, to jest. Takie trudne jazda na rowerze, przecież to w ogóle nie jedzie, można się zmęczyć i tak dalej. A później sobie kupić jakiś lepszy rower, nie? No dobra, rozgadałem się, a miało być co najczęściej się psuje w rowerach, bo to jest najczęściej zadawane właśnie pytanie przez moich widzów. Dobra, słuchajcie, trzeba podzielić na takie trzy kategorie. Normalne zużycie części rowerowych, czyli wiecie, no, w zależności od przebiegu. Wszystko się musi zużyć. Czy mamy jakąś lepszą zębatkę, czy lepszy łańcuch, to wiadomo, wszystko z czasem się zużyje. I to jest normalne zużycie. Jeżeli chodzi o układ napędowy, czyli mamy z przodu korbę z trzema, z dwoma lub jedną zębatką, w zależności jaki to jest rower, mamy oczywiście łańcuch i mamy z tyłu zębatki typu kaseta lub wolnobieg, tu jest akurat wolnobieg, to powiem Wam, że w takim jakimś nie za drogim, nie najtańszym rowerze, takim troszkę droższym niż najtańszy, jak ktoś tak spokojnie jeździ, nie w jakimś tam trudnym terenie, że ten łańcuch cały czas tam w piachu, w błocie, to spokojnie taki napęd nam wystarczy na 10 tysięcy kilometrów. Ktoś powie, kurczę, aż tyle? No tak, większość ludzi nawet przez całe życie tyle nie zrobi rowerem. Tak zwanych letnich, weekendowych tam spacerowiczów rowerowych, tak to nazwijmy. Więc takie normalne zużycie, tak samo z oponami, to są rzeczy, które no z czasem po prostu trzeba wymienić, nie? Jeśli chodzi o awarie, to taką drugą podkategorią można powiedzieć, awarie związane ze złym użytkowaniem roweru. Co to znaczy złe użytkowanie roweru? Ktoś powie, pewno jazda w deszczu. Nie. Jazda w deszczu rowerowi niczym nie przeszkadza. No ale są osoby, które na przykład całe lato, całą zimę ten swój rower gdzieś trzymają na dworze i na niego pada i śnieg, i deszcz, i słońce świeci. I wiadomo, nawet jeżeli macie ramę, oczywiście aluminiową, tutaj jest oczywiście rama stalowa, to są inne elementy stalowe, które po prostu porze Ale ze złym Użytkowaniem roweru bardziej się wiąże ostra jazda. Wiadomo, jeżeli to jest taki zwykły rower, tak jak w tym wypadku, mamy tutaj z przodu widelec, widełki, jak to tam kto nazywa. One są bez amortyzatora. Kiedyś ten rower miał amortyzator. Teraz po ostatniej awarii, gdzie był na moim kanale film, jak mi się złamała właśnie końcówka rury od widełek, wymieniłem na taki zwykły widelec. Jeżeli na przykład ktoś ma taki właśnie ze zwykłym widelcem bez amortyzacji, jak to, jak to się mówi, nastolatkowie skaczą gdzieś tam po tych schodach, po tych jakichś tam wysokich krawężnikach, na tym Skark, Skype parku, po tych różnych przeszkodach, takim zwykłym rowerem, no to wiadomo, taki rower może dwa dni posłuży, może tydzień i w końcu się coś urwie, ułamie. Na, na dobry początek to. Będą koła zwinklowane i trzeba będzie je po prostu nacentrować. To jest taka pierwsza awaria, która na pewno się pojawi, nawet po jednym jakimś tam zeskoku. Wiadomo, młodzi łebsy, nastolatkowie ważą niewiele, więc też ten rower więcej zniesie. Ale jeżeli ktoś waży 80, 120 kilo I takim zwykłym rowerem będzie chciał gdzieś zjechać po schodach Pokazać się tam, kurcze Laski siedzą, kurna, cieplutko w miniówkach On, kurna, wielki dryblask o! Kaskader Pokaże jak tu się zjeżdża po schodach No to może się nawet zabić Bo to nie jest rower przystosowany właśnie do tego typu jakichś zjezdu To są zwyczynowe rowery Odpowiedni amortyzator z przodu Odpowiedni amortyzator z tyłu I wtedy można szaleć I wtedy można się bawić no ale wiadomo, po jakimś czasie i tak nawet taki specjalny amortyzator też jest do naprawy, do wymiany i tak dalej, nie? Więc trzeba brać pod uwagę, że w zależności jak i sposób jeździmy, to nie chodzi o to, żeby każdy po prostu, jak jest krawężnik wysoki, schodził z roweru i przeprowadzał. Mam taką koleżankę, co tak kiedyś robiła, jak jeździła rowerem. Można oczywiście zjechać, ale trzeba mieć zdrowy rozsądek, jak to należy zrobić prawidłowo. Czyli zawsze trzeba w odpowiedni sposób zjechać, podnieść się na tym, jak to się mówi, siodełku na tych pedałkach i tą kierownicę w odpowiedni sposób tam. No każdy wie, jak ktoś jeździ rowerem, to nie będę tu takich rzeczy opowiadał, każdy wie o co chodzi. No i teraz taka trzecia podkategoria, można powiedzieć, awarie związane ze złej jakości materiałami. Nie chodzi tutaj o tanie części, bo to może być jakaś markowa, droga część. Ale jest wykonana z jakiegoś tam stopu albo stalowa, albo aluminium, albo nawet z karbonu. I czasami jest tak, że jest coś markowe, ale wykonane z jakiejś tam stali, z jakiegoś stopu złej jakości. No, producenci nigdy nie wiedzą, jak to się mówi teraz. Niektórzy mówią, że ta stal chińska jest jak plastelina. Tak. Moi znajomi, którzy robią, jak to się mówi, tam różne rzeczy w metalu, to mówią, że ta chińska stal jak plastelina. Nigdy nie wiadomo, co przyjdzie i nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Ee, więc to jest też ten problem. Jeżeli mamy jakiś stary rower markowy, tam te elementy, to wszystko było może nie tak nowoczesne, ale to było porządny wyrób. Teraz może być nawet rower bardzo drogi, mogą się różne rzeczy zdarzyć, że rama pęknie, ale rama nie pęknie, tak jak myślicie, Tutaj, gdzie jest spawana, w tych miejscu. Czasami rama potrafi pęknąć gdzieś tu po środku, co jest praktycznie niemożliwe, żeby. Powinna zawsze, rama zawsze powinna pęknąć tutaj w miejscu spawania, i tak dalej. Więc cuda się różne zdarzają. Osoby, które jeżdżą, którym takie rzeczy się dzieją, to mogą najwięcej na ten temat powiedzieć, i najwięcej mogą powiedzieć serwisanci, którzy serwisują te rowery. I nie zawsze to, że ktoś po prostu skakał, czasami ktoś jest po prostu za ciężki. Aluminiowa rama i powoduje to, że no niestety praw fizyki nie oszukamy. I z czasem, niestety, rama pęknie, że jak ktoś waży 120 kg, może jest 140, ale nieźle sobie daje radę na rowerze. Ale dzisiaj chciałem właśnie omówić Wam, co najczęściej się psuje w rowerach, bo to był taki ogólny opis, co może się do tego przyczynić i jakie mogą być przyczyny. Ale omówię na moim rowerze, e, który kiedyś odkupiłem od kolegi, dobrego kolegi. E, no, służył mi przez kilkanaście lat, nie wiem nawet ile i zrobiłem tym rowerem ponad 16,5 kilometrów. I omówię te awarie, które tutaj się zdarzyły w tym moim rowerze właśnie na przykładzie tego mojego roweru który ma w tej chwili przejechane ponad 16,5 km. I co najczęściej się psuje? Zacznijmy może to, co najczęściej się psuje w rowerach. Najczęstszą awarią, jaką możemy zaobserwować w każdym rowerze, e, że złapiemy kapcia gumę, jak tam kto nazywa. Czyli nagle jedziemy i kurczę nam się jedzie coraz ciężej, ciężej. Kurde, co jest grane. Patrzymy kurde, a tu powietrza w ogóle w kole nie ma, nie? E, I w zależności czy mamy, e, tak jak tutaj taką grubszą gumę. Jak to się mówi traktorówa kurczę, no wiecie o co chodzi, nie? E, taki wysoki bieżnik. Wiadomo, czym grubsza guma, tym jak na coś najedziemy na szkło, tym trudniej przebić tą, e, jak to się mówi, gumę, a nie mówiąc już o dętce. I najczęściej właśnie uszkadzają się dętki e, z różnych przyczyn. Nie tylko z takiej przyczyny, że na przykład przebijamy po prostu, na coś najedziemy i, no i mamy kapcia. E, gdzie najczęściej łapiemy kapcia? Z tyłu nie będę się wypowiadał czym to jest spowodowane dlaczego zawsze łapiemy kapcia z tyłu ale przeważnie łapiemy gumę z tyłu z przodu też to się zdarza ale bardzo rzadko, najczęściej z tyłu wiadomo, większe obciążenie z tyłu niektórzy mówią, że przednie koło podrzuca coś jakieś tam szkła czy coś jak złapie i prosto pod tylnie koło no jak jest tak jest to jest najczęstsza awaria właśnie że złapiemy gumę jeżeli jest nas spotka na trasie Zawsze warto wozić podstawowe narzędzia, mieć ze sobą dętkę, ewentualnie jakieś łatki i po prostu umieć sobie to na miejscu wymienić, naprawić. Wiadomo, w terenie nie jest to takie proste jak w domu, ale można zrobić, jeżeli jest lato, ciepło, jakąś łączkę znaleźć i da się to naprawić i jechać dalej. Nie trzeba dzwonić po kogoś, żeby ktoś przyjechał samochodem po nas i tak dalej. Zanim ktoś do was przyjedzie, to wy już szybciej wymienicie sobie samemu dętkę czy ją tymi szybkimi takimi łatkami zlepicie i możecie śmigać dalej i nie martwić się, że wasza jazda dzisiaj się już skończyła. Kolejną taką awarią to jest po prostu uszkodzenie właśnie bieżnika albo po prostu zużycie bieżnika, tak jak mówiłem przed chwilą, to jest wysoki bieżnik, więc ja zawsze kupuję do rowerów MTB właśnie takie bieżniki, które najgrubszy bieżnik jest, nie? Zobaczcie, to jest oczywiście używana, już trochę jest zjechana, ale zobaczcie, jaki gruby bieżnik, nie? Czym grubszy bieżnik, tym na dłużej starcza. Ja wiem, że niektórzy nie lubią tych właśnie bieżników tego typu, że on to taka twarda guma, że nie tak się układa do różnej tam nawierzchni. Wiem, wiem. Ja po prostu taki bieżnik lubię i nie tylko, że trudniej jest złapać kapcia, najeżdżając tylko na jakieś drobne szkło. Ale właśnie na dłużej takie opony wystarczają. Na ile wystarczają? Różnie. Zależy, czy tylko jeździcie, czy hamujecie, po jakim terenie jeździcie, czy po jakimś szutrze, wiadomo, po jakimś szutrze bardzo szybko się opony zdzierają. Jakiś rowerach takich turystycznych, rowerach typu właśnie grawer, typu szosa, czyli tak zwana potocznie kolażówka. Tam można nawet w sezonie kilka razy wymieniać oponę nie? W zależności, bo tam wiadomo, bieżnik jest cieniutki, wążutka, oponka to bardzo szybko się zjeżdża. W zależności kto, jak hamuje, jak się rozpędza, wszystko zależy od techniki jazdy, też wiadomo, nie? Kolejną taką awarią, która może się zdarzyć, tak samo jak z, z tym ogumieniem, przebicie dętki czy cokolwiek, to jest właśnie uszkodzenie koła. Uszkodzenie koła albo z przodu, albo z tyłu. Wystarczy, że wjedziemy w jakąś dziurę. Kiedyś miałem taką historię, że była taka dziura w jezni, którą nie mogłem ominąć, bo jechał obok mnie duży tir. No i po prostu się wrąbałem przed nim kołem. I wyobaczcie sobie, że tak skrzywiłem przednie koło. Oczywiście nic mi się nie stało, ale koło było tak skrzywione, że nie chciało się w ogóle kręcić i obcierało o widełki. To było w pierwszym moim górale, jaki miałem. I można powiedzieć, <noise> do domu wracałem. No, nie było blisko, bo było jakieś, ja wiem, na no 10 km chyba, bo 8, yy, może 6, no coś koło tego, między 6 a 8 km. I po prostu musiałem przednie koło mieć w powietrzu i tak po prostu poruszałem się do przodu, bo nie chciało się w ogóle kręcić. No nic nie można było wymyślić, yy, więc czasami tak można uszkodzić. Yy, ale też najczęstszą taką awarią yy, związaną też z normalnym, takim zużyciem koła tylniego yy, to jest piasta. Piasta, już Wam mówię o co chodzi. Piasta. Tutaj jest oczywiście piasta. Tanie koła mają to do siebie, że te piasty nie mają typowego takiego łożyska maszynowego. Tylko te kulki w miseczkę są włożone za pomocą smaru. Jest oczywiście ośka, jest to wszystko skręcone. I takie rozwiązanie jest może najtańszym, prostym rozwiązaniem, ale bardzo właśnie awaryjnym. Kiedyś w tych pierwszych góralach mi takie koło wystarczało. Na około 3,5 tysiąca kilometrów, no do 4,5 tysiąca kilometrów dało się zrobić. Teraz wam powiem e, te koła gdzieś tam na tych części, z tych części tam z Chin, albo całe w koła są z Chin tam gdzieś sprowadzane. To wyobraźcie sobie, że kupiłem kiedyś nowe koło. Teraz nie wiem, ile takie koło kosztuje na, na marzec. 2024 roku. Wiem, że rok temu takie najtańsze koło kosztowało 100. Oczywiście z takim najprostszym, zobaczcie, taką felgą, nie, nie stożkową, tylko taką ten. Nie? I wyobraźcie sobie, że miałem taki przypadek, że kupiłem nowe koło 1000 km, i już był luz, już tam się wyrobiło na tej piaście, już był problem. I ja po prostu się nauczyłem, że jeżeli koło się uszkodzi tutaj na piaście, i mamy luz, oczywiście, to wtedy lata na boki jest lipa. Nie da się jechać, obciera tutaj o hamulce, o szczęki hamulcowe, nawet jeżeli nie chcemy hamować. Jest to totalna lipa. I słuchajcie, ja się nauczyłem tak, że takie uszkodzone koło z tą piastą. Jedna rzecz, której nie umiem robić w rowerach. Nie umiem szprychować, centrować kół. Nie nauczyłem się tego jeszcze, powiem Wam tak. Po prostu wiecie, trzeba mieć przyrządzik, który kosztuje tam od 350 zł chyba w górę ja niestety nie mam jakiegoś tam typowego serwisu że ktoś tam do mnie robi tak z doskoku różne rowery ale no po prostu nie nauczyłem się jeszcze szprychować kół więc niestety jeżeli chodzi o przełożenie właśnie piasty nowe zaszprychowanie to muszę iść do speca mam takiego jednego speca który jest dobry bo są niektórzy tacy że udają że umią szprychować centrować koła i można powiedzieć że wiadomo Maszynowo, jak to jest właśnie koło zrobione, to zawsze będzie lepsze niż takie ten, zawsze będzie sztywniejsze, lepiej. Ale są fachowcy też, że ręcznie robią i wcale nie jest gorsze takie jakieś tam fabrycznie tam szprychowane. I po prostu tak. Mam stare koło, kupuję piastę tutaj, która jest maszynowa, czyli na łożyskach maszynowych. Wymieniam po prostu piastę, szprychuję tam i ktoś to na nowo i śmigam. I już nie ma żadnych problemów. Czy na pewno? No słuchajcie, no i takie problemy też się zdarzają, ale już nie z piastą, ale z felgą. Na jednym z moich filmów tam pokazywałem Wam chyba, jak pękają felgi. I nie jest to wynikiem, że ja tam gdzieś śmigam po jakichś tam krawężnikach, skacze i tak dalej. Chociaż też często tak się zdarza. Ale chodzi o to, że one albo tutaj. Ta felga, ten brzeg jest albo za cienki, czyli ta grubość już po prostu jest teraz cięższa i pękają, albo po prostu stop tego aluminium, bo to są oczywiście felgi aluminiowe. W starych rowerach, oczywiście tam z czasów Perelu, jakiś zabytkowych, to były felgi stalowe, ciężkie i tak dalej. Teraz wiadomo już od, od połowy lat, chyba 90., we wszystkich rowerach są aluminiowe, tylko chyba w jakiś tam zabytkowych no to wiadomo. Jak stalowa felga to nie ma problemu, nie, ale jak aluminiowa i słuchajcie, i pęka. I pęka tak na takiej tam krawędzi i tak dalej. I co? No, da się jechać, nie? I wygląda to w ten sposób, że po prostu felga pęka tutaj w tym miejscu. E, widzimy takie wybrzuszenie, nie? Roz, rozchodzi się tu kawałek, i widać, że to odłazi, nie? I wiadomo, jak się hamuje, jak są tutaj tak jak tutaj v e, hamulce, no to wiadomo, e, i niszczy nam się klocek. I coraz bardziej nam się pogłębia ta usterka, ta ostra, pęknięta felga zetnie się z dentką. Jeżeli się zetnie z dentką, to momentalnie mamy przeciętą dentkę i już stoimy, jak to się mówi, w polu. Więc, no i powiem wam, że to się zdarza też w drogich nowych rowerach, felgach, więc to nie ma reguły, że kupicie jakąś tanią felgę. No i co wtedy? No, ja czasami mam jakieś tam z, z jakiegoś uszkodzonego innego koła, albo z innego, kolejna felga i się przekłada, nie? Ale no wiadomo jeszcze jedna rzecz o czym warto powiedzieć. Wiadomo tutaj jak są v nie są to jakieś tam hamulce tarczowe obojętnie czy v czy inne takie właśnie tego typu że klocek hamulcowy hamuje w ten sposób że trze nam to też z czasem wiadomo ściera nam ten brzeg właśnie felgi i to też powoduje że ona się robi szybciej później pęka nie. No dobra to tyle jeżeli chodzi o, o taką kolejną awarię, która na pewno Was będzie prześladować. I słuchajcie, problem polega na tym, że e, takie właśnie awarie związane właśnie z kołami. Jeżeli rower jest warty tam 250 zł, e, no to kurczę, zakup takiego koła, jeżeli samemu to nie umiecie zrobić, tylko trzeba dać jeszcze zostawić gdzieś w serwisie, e, może kosztować pół wartości roweru, albo nawet więcej. Nie? Więc, no, takie czasami problematyczne i ktoś powie kurna, pół wartość rower. I często ludzie po prostu takie rowery z uszkodzonym kołem sprzedają za grosze, albo po prostu wyrzucają na złom, albo robią tak jak ja. Takie rowery czasami stają się dawcami części i się wymontowuje inne części, które można potem wykorzystać w jakichś innych rowerach, albo w jakimś swoim co jeździcie. Macie już wtedy część w zapasie i tylko się przełoży, jak się coś popsuje. Kolejną taką awarią, co może się czasami zdarzyć w rowerze, występuje no, przy dobrych siodełkach, może na 10 tysięcy przejechanych kilometrów. Albo jeżeli gdzieś naprawdę tam gdzieś śmigamy i wjedziemy w jakąś fest dziurę czy z jakiegoś krawężnika i przyłożymy tym swoimi czterema literami tak fest w siodło, to może się zdarzyć, że Konstrukcja siodła tutaj potrafi pęknąć. Tutaj na tym siodle wam nie pokażę, bo to jest taka stara, dawna konstrukcja siodła. Tu mamy porządne takie kurna, no, z grubej blachy takie stelaże tego siodła, więc to jest wytrzymałe, więc i tu mamy te sprężyny. Ale miałem jakieś takie siodło, takie nowoczesne, można powiedzieć, gdzieś pewno w Chinach wyprodukowane, które zamiast tutaj, tak jak widzicie, mamy takie. No z blachy takie kurna płaskowniki To tam były po prostu takie o, e, Takie pręty Jak tutaj mamy o widzicie e, Kawał tej sprężyny To taki, z takich prętów są na ogół te siodła I wyobraźcie sobie że też było takie Bo ja lubię takie na sprężynach I te z tyłu sprężyny I to wiadomo pracuje cały czas pracuje I wyobraźcie sobie że z czasem Po prostu e, te pręty Pod siodłem pękły e, Normalne zmęczenie materiału to się cały czas buja Pracuje 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 I pękło i wtedy się stało tak, że siodło prawo do tyłu, do tyłu. Na szczęście mi pękło blisko domu, więc można powiedzieć, że miałem do domu pół minuty z buta. Więc takie awarie siodła też się zdarzają. więc, Ale to są bardzo rzadkie, ale też wam mówię, co tu się popsuło Na temat siodełek, to powinienem zrobić osobny film. Ktoś powie: O kurczę, masz siodło jak u emeryta. No tak, ale jest wygodne. Nie jest to jakieś tam wąskie, gdzie wkładamy, jak to się mówi, majtki, spodenki żelowe i wtedy śmigamy. Kolejną awarią, która się potrafi zdarzyć różnie. Czasami po 1500 km, czasami po 500 km, czasami może po 5000 albo i 10000. To są właśnie pedałki. Pedał jeden pedał drugi. I słuchajcie, no, co to może się popsuć? No, zobaczcie, ja mam to takie, takie porządne aluminiowe, nie? E, takim normalnym zużyciem, to po prostu w środku łożysko tam się albo wyciera, albo brakuje mu smaru i zaczynają piszczeć, skrzypieć, e, albo po prostu zaczynają. Teraz tak, widać, on elegancko chodzi, ale czasami się zacina, że ciężko pracuje. E, można zawsze jakimś tam olejem prysnąć do środka. Nie zawsze to da, w zależności jakie tam mamy w środku łożysko, jaki tam smar zastosowany. Ale da się to po prostu. I to są takie najczęściej awarie w takich porządnych metalowych, aluminiowych pedałach. Te są zdemontowane z jakiegoś tam roweru niemieckiego, chyba kiedyś kupiłem jakiś tam na części rower niemiecki, takaś szosa, taki coś ala grawer, jak to się mówi po nowoczesnemu. I powiem wam, że nieźle się sprawują ale najczęściej w tanich rowerach są najtańsze pedały wstawiane najtańsze naj, takie plastikowe najtańsze takie które można powiedzieć, nawet można jeżeli ktoś stanie tutaj na końcu, to może na dzień dobry złamać, jeżeli butem stanie tu na samej krawędzi, to się łamie i często w tych rowerach, które gdzieś tam kupuję za grosze do naprawy właśnie to jest zawsze uszkodzone, powyłamywane, uszkadzane i tak dalej więc jeżeli kupujecie tani rower, to liczcie się z tym, że najlepiej kupić sobie takie właśnie aluminiowe, i wtedy jest spokój. Te są o tyle fajne, że zobaczcie, wiadomo jak są tam jakieś nowoczesne rowery typu grawer, typu jakiś tam MPB, typu jakaś szosa. To mamy specjalne pedały takie, że buty wpinamy. Ja nie miałem nigdy takich butów na rower i takich pedałów, więc nie będę się wypowiadał na ich temat. Ale zawodowcy wiem. I pseudozawodowcy używają takich właśnie, że wpina się po prostu. Kiedyś, takie stare to były takie były metalowe noski i takie rzemienie z tyłu wpinane. Mam taki rower, Romet, tam chyba 5 taką kolarkę, i tam jest takie rozwiązanie. Głupie rozwiązanie, bo jak się wywrócicie, to wywracacie się z całym rowerem, bo nie jesteście w stanie wypiąć od razu butów zwykłych z tych takich metalowych. Takich, tych, i tam jeszcze wiązane na takie rzemienie z tyłu. Może kiedyś wam to pokażę, jak to wygląda. Ee, więc wiadomo, z czasem tam w zależności, kto tam co używa, to co jakie tam kupi. Ale to jest rzecz, która też się psuje i która tutaj mi się raz popsuła. No, zamocowałem takie używane, i biegają. Nie wiem, ile na nich już mam przejechane. Oj, chyba z 10 tysięcy na pewno mam przejechane. Nie zobaczcie, jak to chodzi. Używane z jakiegoś roweru. Pyk, widzicie jak elegancko? No, elegancja Francja, nie? Teraz kolejna awaria, jaka tutaj yy, mi się w rowerze zdarzyła. Awaria, którą można przypisać do normalnego zużycia. Chodzi o układ napędowy, czyli korba, łańcuch i z tyłu zębatki, które mamy albo typu kaseta, albo typu właśnie wolnobieg. Yy, tu w moim wypadku to jest stare rozwiązanie typu wolnobieg. No i słuchajcie, normalne zużycie, no to powinny, taki układ napędowy powinien starczyć bez problemu na 10 tysięcy, jeżeli pod warunkiem, że smarujemy układ napędowy odpowiednim smarem. Więc wiadomo, jeżeli ktoś nigdy nie smaruje łańcucha, ma no to nie wytrzyma może nawet 5 tysięcy kilometrów. Jeżeli ktoś o to dba, e, no to wiadomo, około 10 tysięcy bez problemu można zrobić na jakichś tam tanich zębatkach. E, ja jeszcze Wam powiem, ja specyficznie jeżdżę. Ja jeżdżę specyficznie, że na przykład jak jadę gdzieś na trasie, to przeważnie zawsze mam tak. Z przodu na największej zębatce, a z tyłu mam na najmniejszej. I tutaj w moim wypadku jest właśnie wolnobieg. Ja zużywam tak specyficznie, że e, z przodu zębatkę tą na korbie największą. Tu się najszczęściej mi zużywa. No i z tyłu najmniejsza zębatka. Tutaj mam wolnobieg, więc tu jest ten problem, że jak się zużyje ta zębatka w wolnobiegu, no to niestety nie da się tutaj wymienić samej zębatki. Jeżeli ktoś z was ma zębatki typu kaseta, można wtedy rozebrać bez problemu i wymienić poszczególną zębatkę zużytą. No i wtedy śmigamy dalej, nie? Więc rozwiązanie typu kaseta jest takie, że no da się naprawić, ale wiadomo, kaseta zawsze zębatki są o wiele droższe niż tam zwykły jakiś wolnobieg. Więc tutaj w moim wypadku, jeżeli chodzi o awarię ja tu miałam taką awarię raz, że z tyłu. Tutaj wiadomo, jest u mnie wolnobieg. Przy 8000 km tak mi się wysypał ten wolnobieg, że zębatki normalnie odpadły <grych> i nie było możliwości jechać dalej. Powiem wam tak, mogłem się kapnąć, bo było słychać takie jakieś dziwne dźwięki. Więc można było się kapnąć, że jest nie tak, ale że jechałem do samego końca, a jeszcze polatam, nie? No, i tak się wysypało. Byłem na takiej wycieczce, chyba 56 czy 60 km. No i 28 km od domu mi się to sypnęło. Było lato, było ciepło. Zadzwoniłem do mojego kolegi Rafała i przyjechał Fordem Mondeo po mnie. No ale czekałem, zanim on przyjechał, to tam 40 minut, czy ile. No i tak miałem szczęście, że 40 minut, a nie godzinę czy 4 godziny, bo nie zawsze ktoś ma tam czas, żeby po was pojechać. Ale powiem wam, że w pierwszym moim Góralu, jak mi się po prostu zużyły ten wolnobieg w pierwszym Góralu, to kupiłem jakieś tam zębatki typu Taiwan. Nie były najtańsze, więc były takie troszeczkę droższe niż najtańsze, w cenie dwa razy takie jak najtańsze i powiem wam, że 600 km zrobiłem i tak samo się wysypało. Odpadły zębatki, wszystko się wysypało, więc no Widzicie, czasami jest tak, że 600 km i się rozsypie, czasami 8000, a czasami całkowite zużycie jak to się mówi który jest zębatek, aż wymienicie na nową. Ee, więc też taka historia, jeżeli chodzi o wolnobieg, czy tam kasetę. No, wiadomo, jak macie kasetę, to możecie sobie poszczególną e, zębatkę po prostu wymienić i śmigać dalej, więc coś tam zaoszczędzicie. No, ale za wiadomo. zawsze kaseta jest droższa niż jakiś tam tani wolnobieg. E, nie będę wam opowiadał o hamulcach, o linkach, bo wiadomo, e, klocki hamulcowe się zużywają. Jeżeli ktoś jeździ po mieście, tylko po mieście, to bardzo szybko się klocki hamulcowe zużywają. Linki z czasem, wiadomo, też tutaj, tak jak tutaj są już uszkodzone, szwaszczą się. To trzeba wymieniać, to trzeba smarować. Wiadomo o co chodzi, nie? Więc takie rzeczy to, to jest normalne zużycie, nie? Kolejna awaria. Powiem wam, kiedy ta awaria była. No, w grudniu, w grudniu 2023 roku. No i teraz jakoś niedawno to po prostu wymieniałem, bo ten rower stał, tam jeździłem innym. I powiem wam tak, awaria była tego typu, że jedna tutaj z manetek po prostu przednia to była, tak? Przednia była tutaj jest przednia po prostu się popsuła już nie przełączała nie przeskakiwała więc po prostu normalne zużycie i powiem wam tak i tak jeździłem z taką można powiedzieć półuszkodzoną manetką bo przeważnie używam tylko tej prawej czyli do zmiany na tylnie tutaj tej z przodu ja praktycznie tutaj na te mniejsze to nie używam i tak śmigałem śmigałem no i popsyła mi się tutaj tylnia przerzutka jak to po starodawnemu się kiedyś mówiło wrzutnik no, i po prostu tam jakieś takiej łące jechałem, i po prostu ten wrzutnik tutaj gdzieś się zahaczył, złapało gdzieś go tutaj, zwinął się po prostu, można powiedzieć, i się złamał. To jest taka najprostsza, taki najprostsza przerzutka tylnia, jak to się mówi. No, najprostsza, jaka może być w tych starych rowerów. To był chyba model 515, tych przerzutek Shimano. To jest jakaś inna, no, taka stara konstrukcja, ale dobra. I tam po prostu tamta się przerzutka złamała, i tak to się skończyło. I wiadomo, wymieniłem po prostu tą przerzutkę na taką, jaką miałem. Miałem taką, pasowała tutaj akurat na śrubę to wymieniłem. Nie kupowałem nowej, bo miałem taką dobrą, więc po co tutaj przeinwestować w rower, który wiadomo. Jeżeli chodzi o manetki, no to oczywiście kupiłem nowe i wymieniłem tą, co była uszkodzona, i od razu wymieniłem tą drugą, bo jeżeli tamta się była mniej używana, się uszkodziła. To ta też pewno za chwilę by się uszkodziła, więc wymieniłem to i to. I jeszcze wymieniłem na nową, oczywiście. Co prawda, miałem tam jakąś przednią przerzutkę, ale wiecie, jak to jest z używanymi. Tutaj, właśnie ta łyżwa była już, no po prostu do łańcucha była przetarta, więc nie wstawiałem, jak to się mówi, ze szmelcu takiego zużytego na trochę lepszy szmelc, tylko kupiłem nową przerzutkę. Taka standardowa tam, nie wiem ile tam dałem. 20 parę chyba złotych. Tam gdzieś na filmie jak e, chyba omawiałem, jak mówiłem co, się, co tam było wymieniane i tak dalej. E, no i co? I to wszystko śmiga kurczę, śmiga. No to, to tak mówię. Aha, jeszcze Wam powiem e, nóżka. Tutaj w moim rowerze jest oczywiście nóżka. Ja Wam polecam zawsze zakup nóżki. E, bardzo wygodne to jest. E, wiem, że tam kurda pseudozawodowcy nie używają takich rzeczy jak dzwonek, nóżka, bo to waga, bo to... Ktoś ma grubą dupę, a się przejmuje, że nóżka mu tam ileś gram czy jakiś dzwonek zabierze. Najlepsze są tego typu, jak tu widzicie, stalowa. Jeżeli macie jakąś taką nóżkę aluminiową, no to taka aluminiowa wytrzymuje wam, powiem, około roku, może 2,5 roku. Więc te aluminiowe bardzo szybko. Stalowa bardzo długo wytrzymuje, więc jak zakupicie, zamontujecie. Tylko powiem Wam, ciężko znaleźć stalową. To wszystko w aluminium robią. Wszystko takie nóżki, że kurczę, w kółko, w kółko kupujecie. To jest z jakiegoś tam roweru. Nie, ten rower miał chyba taką nóżkę kiedyś. Tak, on miał tą, to jest ta nóżka oryginalna z niego. Ale kiedyś powiem, że zamieniłem na jakąś taką aluminiową, która tam lepiej wyglądała. Może tak bardziej inaczej stał tak kurczę ten rower. Ale mówię, jeżeli chodzi o nóżki, no to te aluminiowe rok, półtora wytrzymują, więc bardzo szybko. A przecież co tam rower waży? 10-14 kilo? I tylko jest postawiony, wiadomo. Ta nóżka to tam nikt nie siedzi i się nie opiera o tą nóżkę jak na motocyklu jakimś tam, jakiś tam mały smyk, czy tam jakaś blondyna. Więc taka historia, jeżeli chodzi o tą nóżkę. I co tu jeszcze? No i słuchajcie, wymieniłem ten tam przerzutkę, te manetki. Tą przerzutkę z przodu na nową przerzutkę z tyłu i nie wiem, ile jeździłem, nawet chyba 100 km nie zrobiłem. No i się zdarzyła najbardziej poważna, najbardziej niebezpieczna awaria w tym rowerze, jaką miałem. Tu był amortyzator. To był amortyzator, i wyobraźcie sobie, że najpierw poczułem, że tak dziwnie kierownica jakoś chodzi. Tak, no, nie było po prostu. Był filmik na ten temat, omawiałem dokładnie. E, poczułem taką bym, jakby ja by ja by mi kurna, myszkował rower, a kierownicę trzymam prosto. No, blisko domu było. E, osiedlowa droga, jak to się mówi, pusta sobota rano, o wpół do siódmej, więc e, no, złamały mi się po prostu ta rura od amortyzatora, od widełek, złamała się tutaj, i kierownica mi wypadła. Na szczęście nic się nie stało. E, I powiem Wam tak. E, nie chciałem w ten rower inwestować tam w jakiś amortyzator za dwie pustyny. Nie chciałem kupować jakiegoś tam za 130-150, jakiegoś taniego. Oczywiście sprężyny, twardy, ciężki, nie? A coś takiego lepszego też na ciężkich twardych 250 zł by musiał dać. Stwierdziłem, że nie ma sensu. Skołowałem za przydyszki właśnie takie widełki. Zmontowałem i śmiga. I śmiga. I śmiga. I to chyba wszystkie te awarie. Jakie można, no ktoś powie: Kula, to i tak wymieniłeś w pół, pół roweru, nie? No tak, słuchajcie, jeździ się, to się wymienia. Słuchajcie, nie będzie takiego roweru, że kupicie, zrobicie 16 tysięcy kilometrów i nic się nie popsuło, tak? Nie ma czegoś takiego, nie? Ale to też znaczy, kto jak jeździ, w jakich warunkach. Ja jeżdżę w różnym terenie i w lesie i każdy teren, yy, każda pogoda i śnieg i lód yy, i jak to się mówi, deszcz, więc tutaj rower nie ma lekko. Tak jeszcze próbuję pomyśleć, co tu jeszcze. Nie, no to chyba wszystko. To chyba wszystko, jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o tutaj te e, szczęki, hamulcy, tutaj, to wszystko, też to wszystko w oryginale. Oczywiście same klocki hamulcowe były wymieniane, nie? E, tam linki wiadomo, nie? Ale tak to. Wszystko inne jest ok, nie? Więc nie było tu żadnych problemów. Ale tak jak widzicie, nie ma pojazdu, który nie trzeba coś tam robić na bieżąco, nie trzeba dbać, nie trzeba coś tam konserwować, wymieniać, nie ma takich pojazdów. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć na temat właśnie co najczęściej psuje się w rowerach. No pokazałam wam to, opowiedziałam na przykładzie mojego tego można powiedzieć roweru takiego prostego, jeszcze starej daty, ze stalową ramą, strom nigdy nie było problemu. No, mam nadzieję, że te niektóre wskazówki, jak z wymianą tej tylnej piasty w kole na piastę na łożyskach maszynowych, to Wam się przyda. Jakbyście mieli problem z tylnym kołem w ten sposób, mam nadzieję, że ten filmik odpowie już na to pytanie niektórych widzów, co często mi zadawali, co się najczęściej psuje w rowerach. Jeżeli filmik Wam się przyda, i to moja taka krótka pogawędka na ten temat mojego roweru to łapka w górę. Będę wiedział, że było warto co nieco tutaj powiedzieć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę jego dnia. Cześć.